Dzisiaj zajmujemy się kolejnymi niepokojącymi zdjęciami i nagraniami, które walają się po internecie, których prawdziwa historia powstania jest po prostu jedną wielką tajemnicą, a ich historie są co najmniej interesujące w bardzo wielu przypadkach. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się kolejnymi bardzo niepokojącymi zdjęciami oraz nagraniami w internecie oraz ich historiami, które bardzo często bywają naprawdę niepokojące. 19 listopada 2007 roku w internecie pojawiło się w istocie bardzo niepokojące nagranie. Od tamtego momentu zostało zreuploadowane na kilka innych kanałów na YouTube, co więcej w różnych językach. I wszystkie te reuploady podają bardzo religijny kontekst tego nagrania, głównie powiązane z wierzeniami islamu oraz karami, jakie w tej religii występują. Samo nagranie ma przedstawiać kobietę z ciałem zwierzęcia. I ludzie reuploadujący to nagranie w internecie mówią, że Allah zrzucił na nią karę za coś. Niemniej prawda może być zupełnie inna. Ma to otóż swoiste powiązanie z pewną atrakcją turystyczną w Pakistanie. Otóż tam ludzie przychodzą oglądać gościa, który w połowie jest człowiekiem, a w połowie lisem. No tak jakby, bo jest to atrakcja, tak jak powiedziałem, a gość jest tylko aktorem. Gość generalnie prawie w całości siedzi schowany w pudle, a wystaje mu zasadniczo tylko głowa. Wspomniany lis jest tylko częścią tego kostiumu. I myślę, że właśnie coś takiego mniej więcej widzimy w tym, no, niepokojącym filmie na YouTube. Nagranie samo w sobie może wystraszyć, to na pewno. Patrząc na wspomniane wskazówki, nagranie najpewniej pochodzi właśnie z Pakistanu, ewentualnie jakiegoś innego azjatyckiego kraju. Całkiem ciekawa sprawa, nie widziałem tego nagrania nigdy wcześniej, ale ma w sobie coś naprawdę niepokojącego, kiedy spojrzycie na twarz kobiety z tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Niepokojące zdjęcie mężczyzny przebranego za myszkę Miki w piwnicy. Tak, dokładnie to zdjęcie. Myszkę Miki pewnie kojarzycie wszyscy, jest to naprawdę ikoniczna bajka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeżeli nie dorastaliście w dobie internetu, czytając creepypasty, czytaj przez ostatnie, uśredniając 15 lat, to myszka Miki najpewniej ani razu nie skojarzyłaby się wam z jakimkolwiek przejawem chorego gówna czy innej strasznej rzeczy, no ale dobrze wiemy, jaki jest kanał i co lubicie oglądać. Myszka Miki od dawna może kojarzyć się z czymś na maksa porytym. Nie inaczej jest w przypadku tego zdjęcia, które jakiś czas temu pojawiło się w internecie i od tamtego czasu krąży po nim dość mocno, ostro, często. Jeżeli przeglądaliście internet, to najpewniej kojarzycie to zdjęcie. Często pojawiało się w jakichś topkach niepokojących zdjęć z internetu, albo na Redditach, albo po prostu w memach ze straszną myszką Miki gdzieś w piwnicy. I to jest całkiem interesujący przypadek. Zdjęcie przedstawia typową, obskurną, pustą, brzydką, brudną piwnicę, w której nawet znajduje się najpewniej piec, który ogrzewa cały dom. Widzimy również rury biegnące po suficie oraz dość konkretne okno. I wszystko to wskazuje na to, że piwnica, w której zrobiono to zdjęcie, jest w rzeczywistości piwnicą w pewnym domu, a niekoniecznie w bloku. Jednakże to, co jest najbardziej szczególne w tym zdjęciu, to myszka Miki, wyglądająca zza rogu, wpatrująca się w kamerę, a dokładnie w ciebie. Co interesujące, w internecie istnieje również druga wersja tego zdjęcia, tylko że tym razem gościu stojący za aparatem celuje pistoletem w myszkę Miki. Tylko że istnieje bardzo spora szansa, że ręka z pistoletem jest tam po prostu wklejona, a zdjęcie jest oryginalnym zdjęciem, tylko odpowiednio przyciętym i przerobionym. Niemniej warto wiedzieć, że takowa rzecz również istnieje i również od dłuższego czasu jest dostępna w internecie. Tak, czy istnieją jakiekolwiek poszlaki, które powiedziałyby nam, skąd pochodzi tak naprawdę to zdjęcie oraz w ogóle czemu zostało zrobione? Oto w internecie jest na maksa ciężko, bo nie ma jakiegokolwiek backstory co do tego zdjęcia. A gdyby tego było mało, nawet nie znamy daty jego pierwszego uploadu. Na Reddicie pewien użytkownik wspomina, że jakiekolwiek poszlaki prowadzą do 2012 roku, a dokładniej do niepokojących obrazków z Pinteresta. To niektórzy łączą to zdjęcie z creepypastą opuszczony przez Disneya, jednak no coś mi się nie wydaje. Jeżeli miałbym już cokolwiek podejrzewać, to strzelałbym, że ktoś po prostu zrobił sobie żarty, robiąc to zdjęcie. Strzelam, że dwóch dobrych ziomków poszło do piwnicy na chacie u jednego z nich, znaleźli stare kostium myszki Miki, a jeden zrobił drugiemu zdjęcie i później postnęli to w internecie, a ludzie zaczęli się bać, że człowieku, wyjdzie z obrazka, idzie. Nie wiem, strzelam, że taki jest tak naprawdę backstory tego, niemniej jeżeli jest trochę bardziej niepokojące, to najpewniej nigdy nie dowiemy się, jaka była prawda. Dajcie też w komentarzach, co o tym sądzicie. Update w internecie natrafiłem na jeszcze jeden, naprawdę podobny obrazek. Jestem przekonany, że to zdjęcie zostało wykonane w tej samej piwnicy w tym samym momencie, tylko że jest w dużo gorszej jakości. Najpewniej przez to, że ktoś pobrał je z oryginalnego źródła i zrepostował kilkukrotnie, przez to jakość trochę spadła. Mam tutaj zdjęcie, myślę, że w dokładnie tej samej piwnicy, tylko że z innego miejsca. Na tym obrazku myszka Miki wygląda zza rogu, z pewnego korytarza tak jakby, a na tym widzimy dokładnie ten korytarz. Widzimy dokładnie tą samą myszkę Miki, a całe pomieszczenie wygląda na maksa podobnie.
a wręcz identycznie względem tego z poprzedniego zdjęcia. Co tylko i wyłącznie utwierdza mnie w przekonaniu, że była to po prostu sesja zdjęciowa zrobiona dla Becky w piwnicy na chacie u jednego z nich. Nim przejdziemy dalej, byłoby mi naprawdę mega miło, gdybyście wpadli na mój drugi kanał Mondarix Muzyka, gdzie już niedługo będę puszczał swoje najlepsze rzeczy, jakie stworzyłem ostatnio, ale dajcie mi jeszcze chwilę, wspomożecie mnie jakoś w rozpoczynaniu kanału i rzeczy muzycznych, nie? Russian Sleep Experiment. Najpewniej większość z was kojarzy tą pastę, a jeżeli nie, to szybko powiem, o co chodzi. Podczas II wojny światowej sowieccy naukowcy zamknęli w jednej celi pewną grupę ludzi, którym przez następne 30 dni podawali pewien rodzaj gazu, który miał utrzymać ich bez snu przez 30 dni. A im dłużej ci pozostawali bez snu, tym coraz bardziej ich odklejało. Zaczęli się samookaleczać, zjadać siebie nawzajem i tak dalej, a pod sam koniec wszyscy umarli. I creepypasta ta zrobiła naprawdę ogrom szumu w internecie i stała się czymś więcej niż po prostu zwykłą, niepokojącą internetową opowieścią. Naprawdę. Interesujące natomiast jest backstory tej historii, ponieważ jej autor pozostaje nieznany. A gościu, który jako pierwszy opublikował ją w internecie 9 sierpnia 2009 roku, twierdzi, że otrzymał tę historię w linku, który wysłał mu brat na maila, a on po prostu ją udostępnił, w związku z czym nie wiadomo, kto napisał tę historię, kiedy napisał tę historię i od jak długiego czasu znajdowała się w internecie jeszcze przed udostępnieniem jej wtedy. Następnie przez kolejne lata historia była przeklejona na coraz to kolejne fora, na przykład Creepypasta Wiki i tak dalej, aż w końcu w 2013 roku kanał I Read Creepypasta opublikował swoje czytanie tej creepypasty i wówczas po raz pierwszy kiedykolwiek w historii to naprawdę przerażające zdjęcie zostało z nią połączone i zostało w sumie w tej symbiozie do teraz. Co więcej, pozostałe zdjęcia też zostały z nią wówczas połączone, a co jest absolutnie posrane, to to, że to czytanie creepypasty przez 10 lat zrobiło 34 miliony wyświetleń. Kumasz, stary? Długie czytanie creepypasty zrobiło 34 miliony wyświetleń. To jest posrane pod każdym względem, stary. W każdym razie, co w ogóle przedstawiały te zdjęcia? Tego nawet nie trzeba opisywać, niemniej zrobię to. Zdjęcie przedstawia jakąś absolutnie odlepioną, straszną, przerażającą, obrzydliwą postać siedzącą na łóżku, która ma absolutnie przerażającą mordę i w ogóle wszystko inne. Naprawdę okropna rzecz. Zaznaczę jeszcze, że zdjęcie jest czarno-białe. Druga fotografia, również czarno-biała, przedstawia czwórkę ludzi stojących pod ścianą. Każdy z nich ma na sobie jakąś formę maski przeciwgazowej. I ta gigantyczna popularność sprowokowała poszukiwania osoby, która odpowiada za napisanie tej creepypasty, co do tej pory się nie udało. W 2015 roku powstała powieść pod tytułem Russian Sleep Experiment, niemniej jej autor nie był autorem oryginału. Po prostu mocno zainspirował się oryginałem, który przeczytał gdzieś w internecie. Swego czasu na Reddicie pojawiła się pewna osoba, która twierdzi, że jest autorem oryginalnej creepypasty. Mówi, że została ona opublikowana po raz pierwszy na 4chanie, ale ani razu nie potwierdza, że to ona jest w rzeczywistości autorem tej pasty, więc takie to bez sensu. W każdym razie, jeżeli prawdziwego autora nie udało się określić, być może znajdziemy chociaż pochodzenie tych dwóch zdjęć. I to są dużo prostsze do rozwikłania rzeczy, więc może zacznijmy od tego bardziej interesującego. Na pierwszy rzut oka jest to osoba w absolutnie krytycznym stanie. Niemniej rzeczywistość jest dużo łagodniejsza pod tym względem, gdyż to nawet nie jest człowiek. W rzeczywistości jest to rzeźba. Została ona stworzona w 2005 roku przez firmę Morbid Enterprises i była to, uwaga, dekoracja halloweenowa. I to właśnie tą dekorację widzimy na tym sławnym zdjęciu. Po prostu rzeźba jest położona pod bardzo specyficznym kątem, a na zdjęcie nałożony jest czarno-biały filtr, który tylko wzmaga ten niepokój bijący z tego zdjęcia. Ziomek ten nazywa się Spazm i była to w rzeczywistości bardziej animatroniczna rzecz. Miał on otóż przycisk, po którego naciśnięciu ten zaczynał się trząść i wydawać dziwne odgłosy. I to, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to że tego ziomka mogłeś sobie zamówić na chatę i w sumie do tej pory możesz za 10 koła na eBayu, więc jak masz, stary, około uśredniając 10 koła wolne, to możesz go kupić. Na pewno ci się przyda do czegoś. Jak się okazuje, w 2008 roku była to rzecz sprzedawana na Amazonie jako obraz, który możesz sobie powiesić na ścianę. Stary, siedzisz w domu, chillujesz i kupujesz taki obraz na chatę. Ty byś nigdy nie miał większej chillerki, człowieku. Albo gorszej, nie wiem. W każdym razie z tego filmu, z którego pochłonąłem kilka informacji, dowiedziałem się, że zdjęcie zostało opublikowane na pewnej stronie historycznej, gdzie opisane jest jako zdjęcie pochodzące z I wojny światowej, gdzie widzimy amerykańskich żołnierzy, którzy demonstrują konkretne inne typy mask przeciwgazowych. Od lewej widzimy amerykańskie, brytyjskie, francuskie i niemieckie maski przeciwgazowe zakładane przez żołnierzy z konkretnych krajów. Zdjęcie ma pochodzić z 1917 roku. Barney. Jeżeli nie z telewizji, to na pewno z creepypast kojarzycie bajkę
Barney. Jest to zajebista brytyjska bajka, którą kiedyś oglądałem. Kurwa bajka dzieciństwa, człowieku. Masz fioletowego Purple Guy'a, człowieku, dinozaura Barney'a. Barney i przyjaciele. Bajkę produkowano w latach 90. Swego czasu w internecie pojawiło się takie zdjęcie. Przedstawiające pewne podwórko, na którym znajduje się pewien chłopiec oraz najpewniej pewien dorosły, a w drzwiach budynku za nimi widzimy przerażającego Barney'a. Naprawdę niepokojący kostium, czarne puste oczy i ten uśmiech. Absolutnie posrana i niepokojąca rzecz. Jednakże skąd tak naprawdę zdjęcie to może pochodzić? Otóż odpowiedzi należy szukać na Reddicie. Tam w 2016 roku opublikowano właśnie to zdjęcie z podpisem niepokojące zdjęcie mojego przyjaciela, kiedy był młody. Okej, boomer. Z opisu dowiadujemy się, że ziomek gościa, który to opublikował, przeglądał stare albumy ze zdjęciami, gdzie natrafił na ten niepokojący obraz. I to, co jest bardzo interesujące w tym wszystkim, to to, że gościu, który opublikował to zdjęcie, to napisał, że jego ziomek, który jest widoczny na tym zdjęciu, jest aktualnie w pracy, aczkolwiek jak tylko wróci, to ten wypyta go o wszystko i nas zaupdate'uje. Ale update ten nigdy się nie pojawił, więc biorąc cokolwiek pod uwagę, najpewniej Barney ich dojechał, żebyśmy je poznali prawdę. Jak coś, uważajcie na Barneya. No i w tym odcinku to byłoby już na tyle. Z końca wpadnijcie na mojego Instagrama Mondarex oraz na mój drugi kanał Mondarex Muzyka, gdzie niedługo będę wstawiał swoje najlepsze rzeczy, jakie stworzyłem ostatnio i kiedykolwiek, ale to dajcie mi jeszcze chwilę, ale to będzie naprawdę świetne. Po prostu potrzebuję jeszcze momentu. Naprawdę